często osoby, które nie chodzą na mszę tradycyjną, chodzą na nową mszę, ale na przykład popierają tradycję katolicką, wysuwają argument, że nie chcą iść na mszę trydencką, no bo nie znają łaciny, ja nie znam łaciny, no to co ja tam będę robił? Wychodząc mówili, no nie ma sensu być na tej mszy, bo to jest msza dla osób, które znają łacinę. Msza święta nie jest po to, żebyśmy rozumieli słowa, które ksiądz wypowiada. To, że ja nie rozumiem słów mszy świętej, może mi pomóc, a to, że je rozumiem, może mi przeszkodzić w prawidłowym słuchaniu mszy świętej. Msza święta trydencka to nie jest msza, która została stworzona na Soborze Trydenckim. Kształtowała się od czasów apostolskich. Jeżeli myślicie, że rozumienie słów mszy świętej jest kluczowe, jesteście pod wpływem posoborowego rozumienia mszy świętej. Msza święta nie jest spotkaniem moim z księdzem. Nie jest to uczta, tak jak się wydaje w posoborowym katolicyzmie. Podczas mszy świętej duchowo stajemy obecni na Golgocie. Wpływ posoborowego katolicyzmu na świadomość wiernych jest ogromny, bo ludzie w przeciągu tych 100 lat kompletnie nie wiedzą, na czym polega uczestnictwo w mszy świętej tak naprawdę. W przedsoborowym nauczaniu Kościoła nie ma mowy o tym, że msza jest ucztą lub że msza jest uobecnieniem ostatniej wieczerzy. Musicie zmienić swoją mentalność, zmienić rozumienie mszy świętej z posoborowego na katolickie. Cześć, witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik i dzisiaj opowiem Wam, dlaczego nieznajomość łaciny nie jest przeszkodą, by chodzić na mszę trydencką, by słuchać mszy trydenckiej i generalnie, żeby praktykować tradycyjny katolicyzm, bo często pojawiają się takie wątpliwości, co ja mam zrobić, jak nie znam łaciny, to wolę chodzić na nową mszę, bo jest po polsku. Opowiem Wam, dlaczego znajomość języka liturgicznego nie ma tak naprawdę dużego znaczenia. Ale zanim przejdę do samego odcinka, na starcie zachęcam Cię do zasubskrybowania naszego kanału, kliknięcia w dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. Jeżeli film Ci się spodoba, zostaw pod nim łapkę w górę oczywiście. I jeżeli doceniasz naszą pracę, chcesz, żeby tradycyjne filmiki dalej się ukazywały, bo nie ukrywam, że dzięki wsparciu naszych widzów na Patronite, my te filmy wrzucamy regularnie i dzięki wsparciu też pojawiają się katolickie podsumowanie tygodnia. Mamy kolejne plany, żeby rozwijać Okiem Tradycjonalisty. Zbieramy teraz do progu 1800 zł, żeby zacząć jeździć po Polsce i kręcić materiały z różnych sanktuariów polskich znanych. I chcemy, żeby pierwsze takie materiały z tych sanktuariów były to materiały zrobione przez tradycyjnych katolików, więc jeżeli Ci na tym zależy, zachęcamy do wsparcia naszej działalności na Patronite. Dzięki temu masz pewność, że nasz kanał się utrzyma, że będziemy dalej prowadzić ten kanał i że tradycja katolicka będzie lepiej widoczna w polskim internecie dzięki temu. Także dziękujemy wszystkim patronom, którzy już płacili i jeżeli jeszcze nie wpłaciłeś lub nie wpłaciłeś, a doceniasz naszą pracę, zachęcamy, żebyś nas wspierał poprzez portal Patronite. Mamy też wspieranie na YouTubie, natomiast możesz też wesprzeć przez YouTuba, ale wtedy nie bierzesz udziału w konkursie na Tradiboxa, bo YouTube na to nie pozwala, tak? Idąc dalej, zachęcam też do zajrzenia na nasze Instagramy, które teraz się gdzieś nade mną wyświetlają. I przejdźmy do tematu odcinka. Łacina. Bardzo często osoby, które nie chodzą na mszę tradycyjną, chodzą na nową mszę, ale na przykład popierają tradycję katolicką, zdarza się, że często niektóre z takich osób wysuwają argument, że nie chcą iść na mszę trydencką, no bo nie znają łaciny, ja nie znam łaciny, no to co ja tam będę robił? Tak. Widziałem też sytuację w kościele, nawet będąc, że ktoś wychodził z kościoła, była jakaś rodzina i wychodząc mówili, no nie ma sensu być na tej mszy, bo to jest msza dla osób, które znają łacinę. Słuchajcie, msza święta nie jest po to, żebyśmy rozumieli słowa, które ksiądz wypowiada. Powiem nawet coś być może przewrotnego, coś co się będzie wydawało przewrotne, ale to, że ja nie rozumiem słów mszy świętej, może mi pomóc, a to, że je rozumiem, może mi przeszkodzić w prawidłowym słuchaniu mszy świętej. Słuchajcie, czy myślicie, że chłop, który pracował w polu w średniowieczu, który nie potrafił czytać i pisać, władał biegle łaciną? Myślę, że to jest absurdalne stwierdzenie. Oczywiście, że nie władał biegle łaciną. A na jaką mszę świętą chodził? Chodził na mszę świętą tak zwaną trydencką, po łacinie. I teraz jeszcze sprostujmy jedną rzecz.
Msza Święta Trydencka, nazwa jest dosyć myląca, ale nazwa jest też potoczna. Bo Msza Święta Trydencka to nie jest msza, która została stworzona na Soborze Trydenckim, jak często się wydaje. Msza Święta Trydencka to jest potoczna nazwa mszy świętej w rycie rzymskim, która kształtowała się od czasów apostolskich i jest to msza w rycie rzymskim po prostu. A Sobór Trydencki zatwierdził tę mszę jako obowiązującą do zachodniego chrześcijaństwa, nie licząc oczywiście niektórych rytów starszych niż 200 lat od Soboru Trydenckiego, tak? Natomiast on ją się potocznie nazywa Trydencką, tak roboczo. Ale w rzeczywistości to jest msza święta po prostu w rycie rzymskim. I Trydencka się ją nazywa dlatego, że to Sobór Trydencki ją ukonstytuował jako mszę obowiązującą w całym zachodnim chrześcijaństwie, tak? A nie dlatego, że ją wymyślił, bo ta msza kształtowała się, tak jak mówiłem, od czasów apostolskich aż do średniowiecza, można tak powiedzieć, bo Sobór Trydencki to już przed Soborem Trydenckim i po Soborze Trydenckim ta msza święta wyglądała w Rzymie tak samo, tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o łacinę, jeżeli myślicie, że rozumienie słów mszy świętej jest kluczowe dlatego, czy mamy zaliczoną mszę świętą w niedzielę, czy nie, to znakiem tego jesteście pod wpływem posoborowego rozumienia mszy świętej. Bo w mszy trydenckiej, nie chodzi o to, żeby odpowiadać kapłanowi, lub o to, żeby z nim dialogować, lub o to, żeby, nie wiem, śpiewać po łacinie i tak dalej. To, czy będziemy odpowiadać, czy nie będziemy odpowiadać, nawet nie powinniśmy odpowiadać, ale nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę z punktu widzenia mszy świętej. Msza święta nie jest spotkaniem moim z księdzem. Nie jest to uczta, tak jak się wydaje w posoborowym katolicyzmie. Jest to ofiara. Ofiara składana Panu Bogu. Oczywiście ofiara jest po to, żeby... Jest to umocnienie ofiary krzyżowej i ta ofiara jest po to, żeby wyjednywać nam łaski. Ale co do zasady, ofiara jest skierowana ku Bogu. I wszystkie modlitwy, które ksiądz odmawia, odmawia do Pana Boga. Ofiarowuje mszę świętą Bogu. Dlatego to Pan Bóg ma tę mszę rozumieć. I do Panu Bogu ma się ta msza podobać. Przede wszystkim. I teraz zapytacie, no dobrze, ale jest msza kierowana do Pana Boga, ale ja na nią pójdę i tam ksiądz będzie mówił po łacinie, chór będzie śpiewał po łacinie. I co ja z tego wyniosę? Mówiłem już w instruktażu do mszy trydenckiej. Jeżeli nie oglądałeś tego filmu o tym, jak uczestniczyć we mszy trydenckiej, to cię do niego teraz odsyłam. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak my powinniśmy uczestniczyć we mszy trydenckiej w cudzysłowie, mszy świętej się słucha, a nie w niej uczestniczy, bo w mszy świętej tak naprawdę uczestniczy tylko Chrystus. Znaczy tak naprawdę kapłan zastępuje Chrystusa, ale Chrystus uczestniczy w tej ofierze, bo On jest ofiarą i ofiarnikiem, jak naucza Sobór Trydencki. Także my nie uczestniczymy we mszy świętej, my jej po prostu słuchamy. Co to znaczy, że słuchamy? Msza święta odprawia się przy ołtarzu. Kapłan składa ofiarę ku Panu Bogu. Bardzo wiele modlitw wypowiada po cichu. Część modlitw też śpiewa na głos, czy wymówi na głos. I chór też znaczną część mszy świętej śpiewa, jeżeli to jest msza święta śpiewana. Naszym zadaniem nie jest rozumieć to, co ksiądz mówi, bo ksiądz te słowa, tak jak mówiłem, kieruje ku Panu Bogu, które wypowiada. Naszym zadaniem podczas mszy świętej jest duchowa łączność z ofiarą, która jest sprawowana. Bo msza święta uobecnia Golgotę, uobecnia ofiarę krzyża. Podczas mszy świętej duchowo stajemy obecni na Golgocie. Tak jakbyśmy stali pod krzyżem. Zasadniczo to w sposób duchowy stoimy pod krzyżem. Więc podczas mszy świętej nie ma znaczenia, czy będziemy rozumieć to, co ksiądz mówi, bo to jest, tak jak mówiłem, kierowane do Boga. Ma znaczenie to, czy wiemy, po co tam jesteśmy. I ma znaczenie to, czy my się duchowo połączymy z tą ofiarą, czy będziemy próbowali rozumieć słowa, bo to jest różnica. Nie rozumiejąc słów, możemy łączyć się bez problemu duchowo, modląc się, tak jakbyśmy stali pod krzyżem. Dokładnie na tym powinien polegać nasz udział we mszy świętej. Na adoracji ofiary, tak jakbyśmy stali pod krzyżem. Tak jak Matka Boża stała pod krzyżem, tak jak Święty Jan stał pod krzyżem i uczniowie Chrystusa, razem z nimi stoimy pod krzyżem i możemy do Pana Jezusa, który się składa w ofierze na ołtarzu, kierować swoją intencję. I nasz udział we mszy świętej właśnie na tym powinien polegać. I kompletnie nie ma najmniejszego znaczenia, czy zrozumiemy chociażby jedno słowo, czy żadnego nie zrozumiemy, tak? Możemy nie zrozumieć żadnego słowa, które kapłan wypowiada, bo
nawet jeżeli zrozumiemy wszystko, to i tak możemy nie zrozumieć, o co chodzi we mszy świętej. Właśnie to jest ten problem. Że my rozumiemy mszę świętą tak jak mszę posoborową bardzo często. Mówię o osobach początkujących, tak? Które się zastanawiają, czy pójść na mszę trydencką. One rozumieją często mszę świętą jak mszę posoborową. Czyli myślą, że ta msza to jest tak naprawdę coś, w czym ja jestem aktywnym uczestnikiem. W czym kapłan mówi, a ja mu odpowiadam. Bo tak to jest na mszy posoborowej. Ale tak wierni nie praktykowali nigdy w kościele przez przynajmniej do XX wieku, tak? I to, że osoby początkujące próbują rozumieć mszę trydencką przez pryzmat mszy posoborowej, oznacza, że ten wpływ posoborowego katolicyzmu na świadomość wiernych jest ogromny, bo ludzie w przeciągu tych 100 lat kompletnie nie wiedzą, na czym polega uczestnictwo we mszy świętej tak naprawdę. Jeżeli byśmy cofnęli 100 lat w czasie, to wierni nie dialogowali z kapłanem, nie śpiewali podczas mszy świętej, tylko właśnie duchowo łączyli się z ofiarą, która jest sprawowana. Duchowo, czyli poprzez prywatną modlitwę. Takie modlitwy były we wszystkich starszych z dwudziestolecia międzywojennego i starszych modlitewnikach, o których już mówiłem w swoim instruktażu do mszy trydenckiej, ale też wyświetlę wam tutaj na ekranie takie przykładowe modlitwy, żebyście mogli sobie zobaczyć. W tych starych modlitewnikach były modlitwy do duchowej łączności z ofiarą. Czyli wierni byli zachęcani do tego, żeby w trakcie, gdy kapłan składa ofiarę, modlić się swoimi słowami, tak żeby z tą ofiarą się łączyć duchowo i kierować swoją intencję do Pana Jezusa, który się składa w ofierze na ołtarzu. Także od nas nie zależy kompletnie nic ze mszy świętej. Od nas zależy tylko to, czy my owocnie przeżyjemy mszę świętą. Ale msza święta, czy z nami w kościele, czy bez nas w kościele, tak samo zostanie odprawiona. Bo to Chrystus odprawia mszę świętą, a jego zastępcą w czasie sprawowania liturgii jest kapłan. I tak naprawdę tylko od niego i od służby ołtarza, która go wspomaga, zależy to, czy msza święta zostanie odprawiona. A my w tym czasie, tak jak mówiłem, możemy odmawiać, łącząc się duchowo z ofiarą sprawowaną modlitwy z modlitewnika, możemy też odmawiać na przykład różaniec, składając go w ofierze, łącząc się duchowo z ofiarą składaną na ołtarzu, możemy w ciszy po prostu adorować tę ofiarę, tak jakbyśmy adorowali Chrystusa wiszącego na krzyżu, bo zasadniczo dokładnie to robimy. My nie rozmawiamy z kapłanem, nie dialogujemy, tak jak mówiłem, tylko dokładnie to robimy. Adorujemy Chrystusa składanego w ofierze na krzyżu, bo msza święta, jak uczy Sobór Trydencki, jest dokładnie uobecnieniem tej rzeczywistości, czyli dokładnie duchowo w tej rzeczywistości uczestniczymy. To, że msza święta była ustanowiona podczas ostatniej wieczerzy, nie oznacza, że msza święta jest ostatnią wieczerzą. Nigdzie w przedsoborowym nauczaniu Kościoła nie ma mowy o tym, że msza jest ucztą lub że msza jest uobecnieniem ostatniej wieczerzy. Coś takiego zostało dopiero wprowadzone po Soborze Watykańskim II. Jest to zupełna nowość. To, że kontekst wprowadzenia mszy świętej, ustanowienia sakramentu Eucharystii był podczas ostatniej wieczerzy, nie oznacza, że jest ona ostatnią wieczerzą. Msza święta pierwsza odprawiła się tak naprawdę na Golgocie, a wieczernik był tylko antycypacją tej ofiary, tak jak naucza przedsoborowy katechizm. Więc tak naprawdę to, że my rozumiemy uczestnictwo mszy świętej jako dialogowanie z kapłanem, jest już zwycięstwem modernistów. Bo to oni chcieli, żeby katolicy nie rozumieli prawdziwego sensu mszy świętej. Taki był cel też prowadzenia nowej mszy. I jak widać po takich pytaniach, doskonale to działa, bo nawet osoby zainteresowane tradycją, które nie praktykują tradycyjnie, myślą, że msza polega na tym, że ja muszę ją rozumieć. A to kompletnie nie o to chodzi. Tak jak mówiłem, wierni przez wszystkie tysiąclecia, przez 2000-lecia Kościoła prawie, nawet w XIX wieku jeszcze, nie znali łaciny. No jak chłop ze wsi, który pracował w polu, miał znać łacinę? Nie znał. Ale doskonale mógł mszy świętej wysłuchać i duchowo w niej uczestniczyć, tak? Więc tak naprawdę pamiętajcie, msza święta i nasze uczestnictwo w niej nie zależy kompletnie od tego, czy rozumiemy słowa. Zależy od nastawienia duchowego, wewnętrznego i rozumienia tego, że to jest ofiara, a nie coś, co jest interakcją pomiędzy mną a kapłanem, tak jak to nowa msza by chciała, żeby to tak było, lub tak jak nam ona wmawia.
Także pamiętajcie, znajomość łaciny jest kompletnie, kompletnie niepotrzebna. Ponieważ we mszy świętej powinno się uczestniczyć duchowo, tak wszystkie pokolenia katolików w niej uczestniczyły. I niestety współczesne pokolenia katolików, jak widać, nie wiedzą, jaki jest sens słuchania mszy świętej prawdziwej właśnie przez to, że nowa msza została wprowadzona. Nie dajcie sobie wmówić, że to posoborowe nauczanie, które jest tylko od jakichś 60 lat około, jest ważniejsze niż cała tradycja wcześniejsza Kościoła. To, co było wcześniej, było praktykowane od początku, a to, co zostało wprowadzone w latach 60. XX wieku, to jest nowinka i takie rozumienie mszy świętej jest stuprocentową nowinką. Także nie dajcie sobie mówić, że tak jest. Musicie zmienić swoją mentalność, zmienić rozumienie mszy świętej z posoborowego na katolickie. Wtedy zrozumiecie, że znajomość łaciny nie jest wcale potrzebna. I to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że w miarę jasno się wyraziłem. Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw po nim łapkę w górę, zostaw też komentarz, bo komentarze zwiększają nam zasięg. Jeżeli film Ci się spodobał i dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz "Uczestniczę duchowo we mszy świętej". I jeżeli doceniasz naszą pracę, powtórzę jeszcze raz, zachęcam do wspierania naszej działalności poprzez portal Patronite. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!